Witam serdecznie Państwa. Tak jak nadmienił tutaj przewodniczący klubu, rozpoczęliśmy działania zmierzające ku temu, aby odpowiednie gremia, odpowiednie osoby mogły robić coś w tym kierunku, by Sąd Okręgowy we Włocławku mógł istnieć dalej. Na wstępie chciałbym tutaj przybliżyć Państwu kilka takich ogólnych spraw dotyczących działania sądów powszechnych. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. W uzasadnionych przypadkach może być tworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych, zwanego dalej okręgiem sądowym. Okręg włocławski obejmuje byłe województwo włocławskie, a więc południowo-wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, obejmującą miasto Włocławek, powiat włocławski, lipnowski, rypiński, aleksandrowski i radziejowski. W tych też miastach usytuowane są sądy rejonowe. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z tą ustawą, wszystkie te sądy spełniają warunki, aby mogły działać. Sądy te swoim działaniem obejmują każdy zasięg określonego powiatu, a więc określoną liczbę gmin. Planowana i już rozpoczęta częściowo reforma systemu sądownictwa powszechnego zmierza ku temu, jak zapowiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, do likwidacji małych sądów rejonowych, utworzenia w ich miejsce wydziałów zamiejscowych sądów większych lub też ich właśnie całkowitej likwidacji. W naszym okręgu włocławskim takie zamiary zostały uwidocznione w stosunku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, w Radziejowie i w Rypinie. Te dwa pierwsze z nich miały być wydziałami Sądu Rejonowego we Włocławku, Sąd Rejonowy w Lipnie miałby wydziały Sądu Rejonowego, Sąd Rejonowy, przepraszam, w Rypinie miałby wydziały Sądu Rejonowego w Lipnie. Czy jest zasadność takiej reformy? Oczywiście ministerstwo twierdzi, że tak, że to w jakiś sposób usprawni działanie sądownictwa powszechnego. Czy tak to by było? No na pewno nie do końca jest to zgodne z rzeczywistością mieszkańców Włocławka i tych, którzy pochodzą z Włocławka, a wykonują określone funkcje, gdzie mają wpływ na podejmowanie decyzji. Obłączenie się do działania na rzecz obrony samodzielności i integralności Sądu Okręgowego we Włocławku oraz sądów rejonowych we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie. Priorytetem władz miast na tym terenie oraz województwa winno być dobro społeczności lokalnej, w tym zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu do sądu. Działaniem niedopuszczalnym i wręcz nieetycznym jest przerzucanie na ludzi biednych, schorowanych i rolników odpowiedzialności za koszty podejmowanych decyzji w ramach reformy sądownictwa, co bez wątpienia nastąpi w przypadku likwidacji poszczególnych sądów w naszym okręgu. W tym działającego także w strukturach Okręgu Wydziału Pracy Ubezpieczeń Społecznych. Nie wolno dopuścić do tego, aby dorobek społeczności lokalnych w
tym także dorobek materialny oraz ich osiągnięcia, zostały zaprzepaszczone, a sądy zniknęły z mapy Włocławka, Aleksandrowa, Galijowa czy Rypina. Wyrażamy nadzieję i apelujemy do władz samorządowych naszych miast i województwa, aby podjęły wszelkie działania przeciwko likwidacji tych sądów, kierując się przede wszystkim dobrem społeczeństwa zamieszkującego tereny tej części województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję, jeśli Państwo... Na chwilę jeszcze ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej we Włocławku będzie pilotował społeczną akcję, która jest skierowana, a właściwie ma być wyrazem opinii dotyczącej tej sprawy mieszkańców Włocławka, to bym chciał, żeby głos zabrał w tym miejscu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tadeusz Raczyński. I później jeszcze dwa zdania. Szanowni Państwo, akurat tak się składa, że Rada Miejska Sojuszu Lewicy w pełni popiera stanowisko pana prezydenta miasta Włocławka, Andrzeja Pałuckiego, klubu radnych w sojuszu w tym temacie. Dzisiaj do nas wpłynęło pismo do po prostu list otwarty do mieszkańców Włocławka o zbieraniu podpisów likwidacji, jeżeli chodzi o likwidację sądu okręgowego. My się włączamy w tą akcję, będziemy już od dzisiaj zbieramy podpisy, to proponujemy, aby nasi wszyscy, na przykład członkowie, sympatycy, mieszkańcy Włocławka, kto taki podpis złożyć, u nas są listy takie poparcia, także serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że Platforma Obywatelska, jak również PSL szuka oszczędności w budżecie, ale czy to się powinno szukać w sądownictwie, szczególnie u nas na terenie miasta Włocławka? Przeżywaliśmy już wiele reorganizacji na terenie naszego województwa, wiemy jak to się skończyło i dzisiaj, jak już powiedział pan radny Henryk Wilczarczyk, przewodniczący, dzisiaj najbardziej ucierpią ludzie najbiedniejsi, bo jeżeli się będzie miał sąd pracy i bezpieczeństwa społecznej, to gdzie oni będą wiedzieć? Się jedzą do Gdańska, a zbudują się do Łodzi. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców Włocławka, aby i do wszystkich władz, żeby jednak te sądy okręgowe, sądy okręgowe w Włocławku pozostawić. Prosimy, aby się mieszkańcy zgłaszali do nas na ulicę Kościuszki 12. Mamy takie listy, które będziemy się zbierać. Naszej propozycji dzisiaj, którą przekazaliśmy do przewodniczącego Rady Miasta, zwracamy się o zwołanie przed najbliższą sesją specjalnego konwentu po to, żebyśmy mogli ustalić wspólne stanowisko w tej sprawie. Może ja sobie pozwolę odczytać naszą propozycję stanowiska Rady Miasta. Nie jest to zbyt długi dokument, ale myślę, że w sposób jasny obrazuje to, czego oczekujemy. Planowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reorganizacja sądownictwa i ewentualny zamiar zlikwidowania we Włocławku Sądu Okręgowego wzbudziły głęboki niepokój jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę specyfikę postępowań rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy, zważyć należy, iż wszystkie one wiążą się ze znacznymi kosztami, przy czym część owych kosztów to przede wszystkim koszty stawiennictwa stron i świadków w sądzie. Przy obecnie ukształtowanej i obowiązującej procedurze cywilnej duża część spraw rozpatrywana byłaby przez inne sądy okręgowe. Znacznie wydłuża to stronom drogę nie tylko do uzyskania wyroku, ale także po prostu drogę do sądu w ogóle. Częste przypadki niestawiennictwa stron lub świadków wydłużają okres oczekiwania na wyrok. W sytuacji proponowanych zmian w dalszy sądu okręgowego znacznie podniosą koszty postępowań, zmuszą strony i inne osoby zobowiązane do stawiennictwa do wielokrotnych podróży, co jest niezmiernie uciążliwe i źle wpływa na obraz wymiaru sprawiedliwości w ocenie społeczeństwa. Przez wiele lat funkcjonowania Włocławek dopracował się znakomitej kadry sędziowskiej oraz wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej. Zapewne więc nie względy merytoryczne leżą w podłożu proponowanych zmian. Jeśli jednak nie one, to także nie względy społeczne i względy ekonomiki procesowej. Z jednej bowiem strony likwidacja Sądu Okręgowego we Włocławku jest pojmowana przez społeczeństwo jako jeszcze jedno z działań zmierzających do dalszej degradacji miasta Włocławek, jak i regionu, pogłębiania i tak dużego bezrobocia z drugiej, natomiast czysto praktycznego punktu widzenia rozpoznawanie spraw z terenu Okręgu Włocławskiego przez Sąd Okręgowy we Włocławku przyspiesza tryb postępowania i minimalizuje i tak wysokie koszty postępowań. Radni miasta Włocławek stoją na stanowisku, że Sąd Okręgowy we Włocławku jest potrzebny miastu i regionowi.
Proponowane zmiany temu nie sprzyjają. Zapomniano nie tyle o względach społecznych, co ściśle proceduralnych. Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie, co chcemy stanowczo wyartykułować, jest to, że jako przedstawiciele lokalnej społeczności zobligowani do ich reprezentowania i obrony interesów zwracamy uwagę na niezwykle negatywny wydźwięk społeczny proponowanych zmian. Wszelkie pochopne decyzje nie przysparzają zwolenników dokonywanych przemian. Z tym natomiast należy się liczyć, tak jak również należy liczyć się z zasadami demokracji, gdzie wola społeczności, wola większości, a nie arbitralnie podejmowane decyzje jest decydująca. Sąd Okręgowy we Włocławku spełnia swoją rolę. Nieporozumieniem w naszym odczuciu jest, przy wciąż wzrastającej liczbie spraw, obciążanie nimi innej jednostki. Zabieg ten nie przyspieszy toku postępowań i wcale nie gwarantuje uzyskania rozstrzygnięć w rozsądnym terminie. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasz głos społeczny w niniejszej sprawie zostanie uwzględniony przez pana ministra. Ze wyżej przedstawionych względów Rada Miasta Włocławek opowiada się za utrzymaniem Sądu Okręgowego